Znaczy najbliższe Okay. podobieństwa, jakie to jest, no to rozmiar tak jakby ludzki. Dobra. Mówię, to widzisz i z tym się to kojarzy. No to Distant Reality. Okej, ósemka. By the No way, i wpisałeś ten sobie tego wypad. expa za wcześniejszy, tam pierwszy nieudany rzut. Tak. Okej, to masz jedno pytanie i co to jest? Dobra. Oto w tym momencie prawdopodobnie what happened here recently. Tutaj. Konkretnie mam tam różne takie gadżety. Znam się teraz trochę na magii. Może Ta, uda mi możesz się wykrywać dowiedzieć. fluktuacje i tak dalej, Ja. zawirowania czasu, coś i tak Czasu dalej. przestrzeni. Tak. Tak, no, dokładnie o coś takiego mi chodzi. Czy ktoś tu używał jakiejś dziwnej magii? Coś w tym stylu. Tak, oczywiście w tym miejscu wyczuwasz magię. I jakby badając te swoimi urządzeniami, wiesz, że coś tu się pojawiło i znikło. Znaczy, że potrafią się zmaterializować tutaj i bez ruszania się jakby odmaterializować w inne miejsce. Mi blaka trzymać, to coś na to. Nie wiem, Nie, ogólnie coś dzieje, przycina mi na test. przykład Aha, felcie tak. przycina. Jest przycina. Chodźcie, zobaczymy, czy na sesji tnie, czy po prostu coś jest. Więc jeżeli Shaya miałabyś podejrzewać jakieś zaklęcie, no to teleportacja. Chyba, wydaje mi się, że jest lepiej, szczerze mówiąc, tutaj. No Też mi ja się nie wydaje, że wiem. lepiej idzie. Jakbym się nie Okej. bawił ustawieniami dźwięku. Jestem w stanie odkryć, czy to była raczej teleportacja, czy raczej przebicie się do innego rodzaju tych, do innego wymiaru równoległego? Znaczy, tak, znaczy na pewno wykryjesz, bo jednak jest różnica między. I po prostu inne są wskaźniki, wymiary i tak dalej, jak ktoś się przebija do innego planu, ale nie, to jest jakby transport wewnątrzplanarny. Aha. To mi wygląda na teleportację. Możesz określić dokąd? Mogę spróbować. Dobra, Ogólnie nie próbuję. podoba mi się, że ktoś się gapi na to, co tu robimy. Wiem. A grzecznie zapytany o wyjaśnienie swoich intencji po prostu znika. Ja, no to generalnie próbuję to określić. Tak. Wiesz Pytanie tytuł do modus MG. operandi. Czy jestem w stanie, tudzież na co mam wrócić? Znaczy, nie no, wydaje mi się, że sensu rzucać za bardzo nie ma w tym momencie. Po prostu jak, wiesz, badasz te cząsteczki magiczne i tak dalej, esencje i w którym jakby kierunku to by odchodziło. Mimo, że wiesz, znasz, wiesz o co biega z zaklęciem teleportacji, że to jest pojawienie się w jednym miejscu z drugiego, ale jakby ogólnie ze swoich obliczeń, wskaźników i tak dalej masz wrażenie, że jednak kierunek jest i wskazuje na tą platformę latające miasto, wiochę, czy jak to nazwać. No to w takim razie Shaya wskazuje na to miejsce. Wydaje mi się, że tam. Zresztą, no to dzisiaj chodź, bo musisz to zobaczyć. Bo to naprawdę ciekawe. I Tak Shaya. podejrzewałem. No dobra, to nie wiem, czy obchodzimy tą platformę, czy jak masz jakiś sposób, żeby mnie tam wciągnąć. Well, Shaya wbiega ze swoimi budkami. No to. I przy okazji asystuje temu Lotorisowi w jego wspinaczce. No to Jestem już w stanie tego. raz finaczkę tą robiłaś, więc też nie wydaje mi się, że było cokolwiek sens rzucać. To.
Nie wiem, mowa o tej spalinę, jakimś tym. Względnie Szaja byłaby w stanie mowę rękawicą wybić jakieś dziury, bądź co bądź pod. W zasadzie też mam rękawicę, więc mogę sobie zrobić to, technicznie rzecz biorąc ten. Dobra. Żeby ułatwić uchwyty do wspinaczki. Właśnie, czy rękawica, to pytanie do mistrza gry, czy rękawica jest w tym momencie dość potężna, żeby mógł sobie ułatwiać wspinaczkę właśnie wbijając, no, wybijając sobie takie dziury do chwyty, do łapania? Tak, wbijasz takie dętki w tym całym pancerzu metalu. Tak. To też mam tą zabawkę. Wychodzicie tak. Z tej bardziej podniesionej strony, tak? Tak. Kurwa, lubi ci zatrudniać życie. Klucza do loga. Tak. Jak chce ona machać. Dobra, najważniejsze, że udało nam się skutecznie dotrzeć, czy nie? Tak. Docieracie na górę. Szylotaryz widzi to samo co wcześniej. Szaja. Całkiem dobra, wysokie, poczekaj, poczekaj. Widzą mnie w ogóle. Ja teraz chcę zrobić spout lore. Okej, okay, dajesz. Ogólnie rzecz biorąc, to ponieważ od razu muszę powiedzieć skąd wiem takie rzeczy, to Loteris zanim przybył na Rubierze, trochę się przygotowywał o ich historii, przeszłości i tak dalej. A że to mi wygląda na coś, co mogło. Co może być dziwnostką z przeszłości Rubierzy. 5, dobra, nie udało się. Nie jestem w stanie w żaden sposób tego umiejscowić. No niestety nie słyszałeś wcześniej historii legend o czymś. Ale to co... oznacza ding. Good. Good, good. Bo mi brakowało jednego expa dla Loterisa. Ale jak bardzo to pasuje do sytuacji, że te testy na spodlon uwalamy. Tak. Nie ta, mam już... dlatego pojęcia o co chodzi. Tak, już ewentualnie udajesz, że I have no idea what I'm seeing. Tak. Tak, tak, no. Tak, nie mam bladego pojęcia co widzę. Okej. Okay. To też interesujące, prawda? Wiedziałam, że trzeba tutaj przyjść. Wyobraź sobie, że ja też. No to Szaja w tym momencie zaczyna biegać po od drzwi do drzwi, próbując wejść do środka tych budynków i zbierać różne dziwne próbki. Okej. Okay. Jak dobiegasz do pierwszego budynku, to jest... Czyli napotykasz na również metalowe drzwi. Nie mają jakichś konkretnych wzorów. No ale nie widzisz żadnej klamki ani jakby dziurki do klucza. Mhm. Okej, czy moim pasem eterycznym, czy te drzwi są na tyle cienkie, przecież niechronione, żeby mógł swoim pasem eterycznym przejść tak. Przez ten? Tak. No to tak robię. Zaglądam do środka. Okej. Okay. Okej, okay, gdy zaglądasz do środka, to jakby po chwili... A właśnie, masz jakieś źródło swojego światła? Nie. Jeżeli jest w środku ciemno, to powyczam to, co niesie reflektor, który ma rupet. Okej. Co monie to? Reflektor. Ona skroiła taki, wiesz... Rupert i Golem. A, Rupert Golem. Tak. Tak go nazwała na cześć tego jednego kolesia z Nabalu. Spoko, za dwie sesje nie będzie pamiętać. Tak. No dobrze, w każdym razie jak bierzesz ten reflektor i oświetlasz wnętrze tego domu, no wiadomo, może nie rozpoznajesz wszystkiego, no ale najbliższe skojarzenie jakie masz to to, że to jest w
faktycznie to było jakieś mieszkanie. Tylko że no jakby nie zauważasz jakiegoś biurka, siedzenia, nawet nie zauważasz łóżka. Jakby w środku jest tylko jakby taki, w środku tego mieszkania jest taki, które jest takie szpiczaste. Nie jest szerokie, ale jest dosyć wysokie. No i w środku jest taki słup pnący się do samego szczytu, jakby inne gałęzie, matku gałęzie, ramienia odchodzące od niego. Pomyślmy, są tam jakieś guziki, które można wcisnąć, albo wachy, które można pociągnąć? Wiesz co, pewnie na jakieś wajchy albo guziki kwadratowe z jakimiś symbolami natrafiasz. Okej. Więc się im dokładnie przyglądam. Używam z gry powiedział kwadratowe i kształt ma znaczenie. Ja? Let me see that. Bo bądź co bądź to naprawdę jest coś interesującego. No i dwa pytania. Co to robi? Konkretnie te wajchy. Rozumiem, że to jest taki twój ruch artificera, który posiadasz. Tak, let me see that. Kiedy poświęcam kilka chwil, żeby czymś się coś dokładnie zbadać, coś ciekawego, mogę zadać dwa pytania z listy. I tak swoją drogą, na tej liście mam także, kto to zrobił, ale chyba nie będę tak wzędny, żeby ci psuć kampanię. To jest taki ruch, jak doktor coś ogląda. Tak. Tak. Dokładnie tak na to możesz patrzeć, bo on po prostu ogląda się i wie, co to jest i skąd to jest. Trochę przegięte, ale... No dobra, ale doktor... Ale nie no, że... wiesz, z drugiej strony Maverick. Z drugiej strony fabuła ma tutaj większą siłę niż to, co jest napisane na karcie. Co oznacza, że jeżeli mi z gry napytaje, kto to zrobił, nie masz bladego pojęcia, nigdy czegoś na ciało nie widziałeś, to znaczy, że to ma bardzo ważne znaczenie fabularne, tak? Że nie wiesz. Ogólnie rzecz biorąc, nie powinno się czegoś takiego robić. To znaczy, jeżeli masz pytanie, kto to zrobił, i zadasz pytanie, kto to zrobił, to mistrz gry powinien ci odpowiedzieć. Chyba że naprawdę ważny jest dla historii, że nie wiesz. Znaczy, moment, on może mieć pytanie, kto to zrobił, ale nie ma żadnego powodu nie odpowiadać. Tam na przykład nie wiesz, bo bez przesady. No, no o tym właśnie mówię. Ja. Yeah. No bo skąd możesz rozpoznać po jednej wajsze coś, czego... No, w tym wypadku, no to co to może robić, nie? Co to robi? Co to robi? Nie wiem, jak się przypatrujesz tym wszystkim wajchom, guzikom, to... Część z nich masz wrażenie, że może dotyczyć oświetlenia. Część... przepływu. Włączam światło. Znaczy nie, znaczy, że to może dotyczyć, tylko że jakby, wiesz, machasz to parę razy albo wklikasz, to nic się nie dzieje, bo nie ma żadnej mocy. Z tego wygląda. Aha. Ok. Czyli dowiedzieliśmy się czegoś ważnego. Tak. Wiesz, jak wszystkie... Co? Jeszcze jakieś informacje w związku z tym? Guzikami istotne? Czy mam to traktować jako po prostu takie rzeczy, które w domu są, nie? Włącznik na światło i tym podobne. No, tak jak się temu przyglądasz i tak jak widzisz to pomieszczenie, to masz wrażenie, że to jest po prostu taki panel dla właściciela domu, żeby sobie ogarniał co i jak w jednym miejscu. Coś podobnego mam w swoim mieszkaniu i w piwnicy Delata, tylko nie aż takie fajne. No to pytanie drugie w takim razie. Co jest z tym nie tak, jak mogę to naprawić? No to już można powiedzieć, wcześniej odpowiedziałem na to pytanie, że na pewno jest z tym nie tak, że w tym budynku, jak i pewnie przypomniałeś sobie, że w ogóle nie ma żadnych świateł od żadnej budowli, no że kompletnie nie ma mocy.
A jak możesz to naprawić? Masz wrażenie, że ta, wiesz, zazwyczaj podejście najwyższa budowla najpewniej najważniejsza, więc możliwe naprawienie twojego problemu znajduje się w tej wieży, która jest w centrum tej platformy. Okej. No to w takim razie wychodzę stąd i mówię spokojnie po prostu mieszkanie. I wręczam Rupertowi reflektor z powrotem. Okej. No ten. Nie wiem, jak Paula gdzieś ten moment wywiało, to muszę sobie... Nie, jestem. A. No dobra, no to ja... w zasadzie mogę w tym momencie zrobić. No dobra, idę... Znaczy, to czekam, aż Shaya przede wszystkim wróci, jak wyszła. To tak się też rozglądam, czy Delata nie ma gdzieś tutaj w pobliżu, bo w sumie jakby polas gdzieś, nie? Ja tam szedłem ostatnio, jak szedłem, to szedłem główną drogą. Tak. Latarnią w ręku. Właśnie, widzę gdzieś jego latarnię? Bo uważam, że nie należy rozdzielać aż tak drużyny. Chyba, że fabularnie sobie już gdzieś nie wywiało. Gdzieś, właśnie, znaczy latarnię pewnie go zauważy, zważywszy na to, że jakby jedynym źródłem świata u was jest też jakby reflektor na Rupercie, a poza tym dookoła panuje no ciemność. Ponieważ żadne światła nie działają, no to pewnie gdzieś w oddali widzisz, znaczy w oddali, no w jakiej odległości widzisz nadchodzące kolejne źródło światła, ale w pewnym momencie masz wrażenie, że jakby coś, wiesz, tak jakby cień tuż przed nim przemknął. O, takie masz wrażenie. A tymczasem wracając do Delata, tak szybko, no mniej więcej w tym samym czasie co się działo, jak ty tam idziesz, też z daleka możesz widzieć też kolejne źródło światła, jakiś reflektor. Podejrzewa, że to pewnie ten od Ruperta. Też jesteś blisko tej najwyższego budynku, przypominającego wieżę z kulą na szczycie. Kulą na szczycie, tak? To takie jakieś, to jest kwadratowe, czy tak bardziej taki trójkąt z kulą na szczycie? Pytasz o samą wieżę? No. Wieża taka kwadratowa, ale wiesz, taka wysoka dosyć, o średniej podstawie. No taka szpiczasta. No dobra. No dobra, ale jak tak idziesz, to w pewnym momencie masz wrażenie, że coś przemknęło ci przed, jakby, nie wiem, budynek dalej, tuż przed twoim reflektorem. A poza tym, mniej więcej w tym samym czasie słyszysz nagle gdzieś z prawej takie spanikowane: Paniczu! Jakby ktoś biegł w twoją stronę. Ej, dobra, to się rozglądam. Alfredzie, czemu się wydzierasz? Gdzie jesteś? Tak się rozglądam, gdzie on w ogóle jest. Biegnie w moją stronę, czy co? Znaczy, pomiędzy dwóch budynków, wiesz, jednej tych ciemniejszych, ale jej nagle wypada twój służący. Grając po gaciach. Tak, kompletnie przerażony i blady. Poza tym, jak tak kierujesz na niego reflektor, to orientujesz się, że cóż, urwało mu jedną rękę. Znowu trzeba będzie. Znowu, właśnie na to powiedzieć, znowu. To, że urwał mu jedną rękę, to nie jest żaden problem, to wszystko się da naprawić. Bawi jakoś. No, nie trochę bardzo. Się jucha leje. Ale stoi. Nie pasuje mi tak kompletnie do wyobrażenia mojego sługi, ale niech ci będzie. No, a nie wiem wcześniej, jaki był twój sługa, więc... Znaczy, tu chodzi tą... Konkretnie o to, jaki jest ten sługa pod względem działania na karcie, że tak to powiem. To raczej nie jest napisane, ale... Czy było gdzieś napisane? Bo mi się wydaje, że było.
Nie no, czysto technicznie sługi nie straciłeś. A zawsze mogę tak, go poskładać. No, zależy od tego złożyć, nie? Ja. Właśnie mówię, jest na karcie napisałem, że to jest człowiek, przynajmniej na pierwszy rzut oka, tak? Dobra. Rzucam oczywiście jakieś... ledwo trzyma się na nogach. Rzucam jakąś szmatę, bo to nie pierwszy raz, jak się zaczął, jak stracił jakąś kończynę. Tak to mogę uznać. Jak stracił coś ważnego? Tak. Nie. Zatem, Fel, zawsze może mieć ketchup schowany, który mi ścika. Okej, okay, więc trzeba to załatwić to jakimś swoim ruchem. No problemu. To w takim razie pytam go. Spokojnie patrząc w oczy, co się stało. Kto ci to zrobił? Ktoś miał ruszyć mojego sługę w ogóle, krzyczy gdzieś tam dal. To jak to krzyknąłeś, to zdaniem twój sługa zdążył odpowiedzieć, to czujesz dwie nowe obecności blisko siebie. Kątem dobra, to ja robię monolog. Kątem oka łapiesz jakiś ruch i wracasz i widzisz dwie statuły na razie stojące w miejscu, ale wydaje się, że to są te same, które widziałeś na wejściu, ale są inaczej ustawione. Ja robię monolog w takim razie. To będzie zabawne. Wiesz, jak działa monolog? Nie bardzo. Wygłaszam przemówienie o swoich planach i motywacjach. Rzucając na charyzmę. Znaczy, to się actual or made up. I jeśli one hit, to jest bodajże właśnie... Jeżeli zbierasz, miał 7 albo tak. Więcej. Mam pełną uwagę publiczności i nie mogą kompletnie nic zrobić, dopóki nie przestanę gadać. A zaraz zobaczymy, czy się uda. To jest na charyzmę rzut. A chwilę, bo jeszcze muszę coś sprawdzić. Ładny. A właśnie, ja mam to przygotowane. To się jeszcze może przydać. Chwila, to jest... Charyzmy ma... 16, tak jak z swoją drogą. Okej. Okay. D6 plus 2. O kurwa. Lepiej, żebym się nie odzywał. Jakim cudem to mogło wypaść? Oh well. No widzisz, ale masz expa. Ale mam expa. Dobra. Możesz uznać, że zaczynam gadać, w sensie, wiesz... Jak śmieliście ruszyć mojego sługę, tempe prostaki? Co wy sobie wyobrażacie? Myślicie, że to łatwo znaleźć nową rękę dla służącego? Wiesz, zupełnie na poważnie, on ma takie podejście, że... Okej. Okay. Jak wy śmieliście to zrobić i w ogóle kim wy jesteście, przedstawiać się tutaj? I ogólnie, jak mi się nie udało, to końcówka to już zostaje dla ciebie, bo to jest tak... On emisji should have kept your mouth shut. Tak, no to tak gadasz i... Wiesz, wpatrujesz się w nich i nie ruszają się kompletnie. Nawet nie masz, nie wydaje ci się, żeby... Wiesz, są kompletnie nieruchome, ale tak jakby gotowe. A twoja gęba się zamyka w momencie, w którym zdajesz sobie sprawę, że słyszysz jeszcze jedno szuranie. Za twoimi plecami. I tu będę musiał cię poprosić o rzut na Defy Danger na Reflex. Reflex. Reflex gdzie to? Na Dexa, tak? Mhm. Na Reflex się dobierze. 12 to jeszcze jest plus 1, czy to się łapie na 0? Chyba plus 1. A, plus 1 chyba jest. 12 to jest 0. Czekaj, to 13, 14. A, dobra. 12, 0, 13 plus 1. Mam refleks jak baletnica. Takie buraki będą mnie zaskakiwać. I tak, no to jeżeli dobrze kojarzę, to jeżeli... Chwila.
To jeżeli się obroniłeś, to tak, nic się nie dzieje. Robię po prostu to, co chciałem zrobić. Okej, no to... Nie, czy on się zamachiwał na mnie, czy coś, to ja po prostu robię krok w bok, cios mnie omija i rzucam tylko. Jak śmiesz przerywać moją mowę? Kim ty w ogóle jesteś? Znaczy właśnie inaczej, to się dzieje, że wiesz, czujesz nagle jakąś obecność za sobą, to szuranie robisz, nie wiem, wyuczony refleks, albo może łódź szczęścia sprawia, że po prostu uchylasz się i spoglądasz, właśnie widzisz... Nie ma czegoś takiego jak łódź szczęścia, wszystko jest zaplanowane. Tak, okej, zaplanowałeś to, widzisz właśnie, że tam gdzie byłeś przed chwilą jest kolejna włócznia, która bez wątpienia przebijałaby cię przez serce. Ale... Kolejna statua, wyglądająca łudząco podobnie do dwóch poprzednich, jakby nic nie odpowiada na twoje słowa. Tylko masz wrażenie, że jak tak, spojrzałeś na moment bardziej na nią, a potem jakby obmiotnąłeś wzrokiem wszystkie, to masz wrażenie, że te dwie poprzednie, z których na chwilę nie spojrzałeś, to przybliżyły się. Ja pierdolę, serio musieliśmy trafić na anioły. Tak, bo nie potrafię wymyślić nic oryginalnego. Ho, ho, burn. To jest dobry moment, żeby zrobić all according to plan. Dajesz. Jeżeli Gruspol. Tak narzekasz, że nikt inny nie mistrzuje poza to może. Znaczy, przypomnij mi może, co ten ruch robi. When you get into danger in location where when you or someone loyal to you has had time to prepare, roll plus int. Właśnie, kwestia... Taka jest, co znaczy has time to prepare, nie? Ile tego było potrzebne i... Czy Shaya jest w stanie oddawać strzały snajperskie, na przykład w miejscu, teoretycznie ja po to wysyłam zwykle właśnie gdzieś Alfreda od siebie, żeby potem mieć wymówkę, że... go tu nie było. Też. Po to jest właśnie, żeby było właśnie takie sytuacje, ale nie, dobra, nie użyję jeszcze tego ruchu. A oczywiście w międzyczasie, nie wiem, zapewne nie mówisz tego jakby po cichu, więc reszta jest w stanie usłyszeć takiego... Tak. Głos się niósł, ja się w ogóle nie kryłem, że gadam do kogoś. Tak. Tak, no dobra, no to ja biegnę w kierunku Delana, bo słyszę, że ma jakieś problemy. Problemy? No to coś się dzieje. Z mieczem w ręku. Po chwili patrzę na niego taki zdziwiony. Naprawdę rozmawiasz z posągami? Biorąc poprawkę na to, że ten z tyłu przed chwilą rzucał we mnie włócznią, no to tak chciałbym się dowiedzieć. Chciał się pchnąć włócznią, nie rzucił. Tam pchnąć włócznią. Chciałbym się dowiedzieć, kim są. Poza tym biedny Alfred, zobacz, stracił rękę. Znowu będę musiał się tym zająć. Jeżeli mowa o Alfredzie, to wygląda tak, jakby miał za chwilę zemleć. Alfred, pozbieraj się w sobie. Nie pora na takie wygłupy. Dobra. Faja też się zbliża do tego miejsca, ale w przeciwieństwie do wertykalnie upośledzonych towarzyszy, raczej stara się przemieszczać po ścianach. Okej, czyli robisz taki parkour, skaczesz od ściany do ściany? Generalnie staram się ustawiać w miejscu, w którym... Coś, co mogłoby mnie zaatakować, miałoby problemy podejść. Okej. Dobra, no to co się dzieje? Ja taki, nie zamierzasz zająć się swoim sługą? On sobie poradzi. Nie pierwszy raz. Chyba nawet nie chcę wiedzieć. Szczerze się okazuje, że może...